Witam, chciałbym dzisiaj poruszyć temat Cezarego Grafa, jego tutaj opinii. Wiem, że dużo osób mnie o to prosiło, dlatego postanowiłem to zrobić. Co prawda, pewnie materiał spotka się z pewną krytyką, natomiast postaram się to zrobić jak najbardziej merytorycznie i się do rzeczy, o których pan Cezary Graf mówił w, ostatnich, w ostatnim roku podczas tego też kryzysu. Związanego z COVID-em, dlatego, będzie to wszystko starannie postaram się w miarę to omówić. Jeżeli będziecie mieli jakieś oczywiście pytania, to zapraszam do czy to do wiadomości tutaj pod tym materiałem, postaram się odpowiedzieć, czy do wiadomości na adres mail. Od razu uprzedzam, że to nie jest oczywiście krytyka osoby pana Cezarego jako osoby, tylko jego test inwestycyjnych oraz rzeczy, o których na co dzień wypowiada się publicznie. Zacznijmy od tego, że tutaj pan Cezary Graf już od stosunkowo dłuższego czasu nagrywał materiały na YouTubie, poruszając trochę tematów ekonomicznych, też trochę światopoglądowych, społecznych. I tutaj, jeżeli chodzi o te materiały, to nie będę ich tutaj jakoś bardzo analizował, dlatego, bo mnie jako inwestora interesują zagadnienia inwestycyjne i wszystko, co związane z inwestowaniem. Jakie tezy można było zaobserwować w 2019 roku, czyli przed tym otoczeniem kryzysowym? No to Rzecz, która była dla mnie dość e, dziwna i specyficzna, to było to, że no, pan Cezary mówił o kryptowalutach jako dobrym zabezpieczeniu na kryzys. E, natomiast no, podczas kryzysu nie ma możliwości, żeby rynek, który był tak płynny, który posiadał tak niską płynność, był w stanie zaskoczyć w sposób pozytywny w marcu. Jedynym aktywem, które dobrze zachowuje się w takim otoczeniu, to, jest, e, 20, to są obligacje ETF na obligacje amerykańskie, ponieważ tam płynie wystraszony kapitał. Oraz dolar amerykański, więc pan Cezary, który wyłużył superkryzys, no już tutaj widać pewien problem, e, taki czysto merytoryczny. Dlaczego kapitał miałby akurat trafić na giełdę kryptowalut? Jest to niezrozumiałe dla mnie. Więc tutaj jest pierwsza rzecz, która również pojawiała się u osób, które no sympatyzują z panem e, Cezarem w tamtym okresie, że kryptowaluty zabezpieczą na kryzys, tylko tym bardziej, że początkowa faza kryzysu zawsze ona jest deflacyjna. Po prostu podchodzi, Przychodzi sytuacja, w której inwestorzy ze względu na strach, na sytuację ekonomiczną, polityczną, to zależy od tego, jaki to jest rodzaj kryzysu, tutaj akurat chodziło o tą sytuację zdrowotną, wyprzedają swoje aktywa. Każde aktywo koniec końców jest wyrażone w większości przypadków w dolarze, tym bardziej surowce, które w marcu najbardziej spadły, czy znaczy może nie najbardziej, ale spadły w bardzo istotny sposób, z tego powodu, że było jasne to, że lockdowny, one całkowicie wpłyną na tutaj na ilość surowców, na wy wydobycie czy to kopań, czy różnych innych, czy nawet e, też e, sytuacja z ropą, która doprowadziła do jej negatywnych poziomów cenowych, więc wszystko kaszowało się do, do dolara, a tam gdzie płynie kapitał powoduje zwiększenie wyceny tego aktywa. Więc w kryptowalutach one w ogóle nie są w żaden sposób pokryte surowcem. Nie są spegowane po sprzedaży, e, dajmy na to ropy, nie, ona nie, nie, Jednostką rozliczeniową nie jest Bitcoin czy Ethereum, dlatego spadek kryptowalut na, w marcu. Tym bardziej, że miał być to super kryzys według pana Tezarego. Nadal pan Cezary tak uważa. Nie mówię, że tak nie jest. Znaczy, ja uważam akurat, że tak nie jest, ale po prostu tak pan Cezary uważa. Przynajmniej na razie nie jest. Wszystko się może zdarzyć. E, podczas super kryzysu, z całą pewnością, gdybyśmy mieli powtórkę z 29 roku, no kryptowaluty by były aktywem, które zachowały się najgorzej w marcu. Więc tutaj trzeba jasno powiedzieć: to jest pierwsza rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. Czyli, kryptowaluty dobrze się zachowały, o tym zaraz opowiem. Natomiast zachowały się tragicznie w marcu i inwestor, który opierał swoją strategię na tutaj rekomendacji, nazwijmy to pana Cezarego, no, skończył marnie w marcu. Wtedy trzeba, potrzebna była pozycja gotówkowa. Co prawda, tutaj przyznaję, pan Cezary wspominał o dolarze amerykańskim, który jest w pewnym sensie zabezpieczeniem. Natomiast, co się stało dalej, jeżeli chodzi o predykcję dolara w stosunku do innych walut? No niestety, to już nie wygląda tak wesoło. Podczas, ty podczas tych spadków, między innymi na kanale e, Pana Macieja Wieczorka, Pan Cezary, mówił o dolarze amerykańskim, jako o no, takiej pewnej formie zabezpieczenia. E, pan Wieczorek sugerował, że no, dolar amerykański jest drogi w stosunku do złotówki. Wtedy był na poziomie około 4,30. I sugerował, że on jest drogi, nawet tutaj e, wspominając słowa tradera 21, że, no, że, że dolar jest cykliczny. Co prawda, ta cykliczność, ona jest naciągana. Tutaj nie zgodzę się z traderem, bo nie da się przewidzieć przyszłości, analizując poprzednią jakąś zależność, która wbrew pozorom nie jest tak bardzo powtarzalna, w zupełnie inne otoczenie makroekonomiczne, ale to jest temat na inny materiał. Natomiast no, pan Cezary zasugerował, że dolar po 4,30 zł no, jest dobrą inwestycją i Raczej będziemy widzieli tego dolara w okolicach 6-5 zł, co jest w otoczeniu takim normalnym, no praktycznie niemożliwe. Zresztą to by było dość dużo wcześniej widoczne. Nawet wysoka inflacja na to nie wpłynie. Tak wysoka inflacja do 10%, bo powyżej 10% ja interpretuję tą inflację jako już bardzo wysoką. Natomiast do 10% inflacji złotówka raczej nie będzie w większości przypadków, w większości scenariuszy ekonomicznych znacząco się osłabiała do dolara dlaczego? Dlatego, bo złotówka jest częścią systemu finansowego związaną z y, umowami m.in. Między z międzynarodowym funduszem walutowym oraz tutaj z tą częścią państw okolicznych, które również nie posiadają jakiejś takiej waluty, która jest częścią też innych państw, typu euro, czy, czy właśnie na przykład dolar amerykański. Dlatego do bugi złot, złotówka jakby jest oparta na tym systemie w wzajemnej. Wymiany jej nic nie grozi. Dopóki ta inflacja nie wystrzeliła 10%, te wahania dolara one będą się pojawiały między te 4,30, 4,40 do poziomów 3,20, 3,30. Dlatego, no tutaj, te predykcje, ta rekomendacja, jeżeli chodzi o dolara, była skrajnie nietrafiona. Zresztą to widać po dzisiejszej cenie dolara. Co prawda, dolar fluktuuje. Natomiast kolejny zarzut to zauważyłem taką sytuację, że na Twitterze, gdy dolar. Zaczyna w stosunku do złotówki umacniać się, na przykład rośnie w, już do poziomów około 4 zł. 3, 3, 3, 90. Pan Cezary od razu sugeruje, że jest to początek wzrostu. Już było kilka tak razy, nie wiem czy te tweety zostały usunięte. Natomiast tutaj zachodziła pewna zależność. Dolar się zaczął umacniać do złotówki. Wcześniej pan Cezary za bardzo się nie odnosił do spadku tego dolara. Starał się ten temat omijać. Jak się pojawiała jakaś sytuacja sugerująca korektę na rynku, albo jakąś sytuację. Taką nazwijmy to po prostu wymianową. To się zdarza, że po prostu czasami dolar się wzmacnia w stosunku do innych walut. Wtedy pan Cezary od razu wyrzucał, że o, widzicie, miałem rację. Natomiast nie przyznawał się do tego, że jego poprzednie predykcje, jeżeli chodzi o wyczucie czasu, to były bardzo błędne. I o tym, co mówił Howard Marks, co mówił Howard Marks? Howard Marks mówi, że często, nieważne co kupisz, ale kiedy kupisz i za to ile zadasz. I to, był, to jest idealny przykład tego właśnie, o czym mówi Howard Marks, że dolar po 4,30 kupiony w otoczeniu kryzysowym. I uwaga, to nie było zwykłe otoczenie kryzysowe bo marzec. To był dla krajów rozwijających się, no to była tragedia. Dlaczego? Dlatego, bo waluty krajów rozwijających się, one są bardziej agresywne podczas e, znaczących spadków. Dlatego, no, bo dolar jest e, walutą rezerwową świata i tam płynie kapitał. Też do franka szwajcarskiego nawet euro się umacniało czyli waluty dużych bloków ekonomicznych się umacniają podczas kryzysu, bo kapitał, który też jest zagraniczny, tam jakiś części w Polsce, ale też kapitał polski, szuka ujścia podczas wydarzeń jednorazowych podczas strachu. Dlatego to jest kolejna sytuacja, w której jeżeli jest zasada, jeżeli mamy taką zasadę na giełdzie sell on the good news, sprzedaj dobrej informacji, to oznacza w praktyce, że jak się pojawia skrajnie pozytywna informacja dla jakiegoś instrumentu finansowego, to my powinniśmy odcinać kupony, realizować zyski. No i to był przykład na dolarze. Dolar się umocnił, giełda dość mocno spadła szybko. Tam to co prawda też ten, to odbicie też było historycznie szybkie. O czym też zaraz tutaj powiem o giełdzie, bo tam też pewne nieprawidłowości e, zauważyłem u pana Cezarego, no to to był moment na sprzedaż dolara, a nie na zakup. I tutaj nie, nie, nie potrzeba była jakaś niesamowita znajomość ekonomii, natomiast mam wrażenie, że no pan Cezary tworzy takie trochę otoczenie kryzysowe żeby robić takie trochę show. Co prawda, no niektóre rzeczy, o których tutaj mówi są prawdziwe i rzeczywiste, natomiast one są zbyt przekoloryzowane. Niektóre rzeczy się sprawdzają, niektóre nie, ale świat nie jest na tyle zero-jedynkowy, byśmy mogli, tym bardziej giełda, byśmy mogli przewidywać, wyrzucać jakieś tezy, które miałyby się sprawdzać, więc dolar za 4,30 był opłakaną inwestycją i marzec jest tylko potwierdzeniem, że jeżeli Złotówka będzie w tej samej kondycji, co była w marcu, i znowu się pojawi jakiś krach. To ta górna granica, górna banda w stosunku dolara do złotówki obecnie, oczywiście, wszystko się może zdarzyć. Może jakaś osoba ogląda na ten film za rok. Natomiast górna banda na razie przy obecnej sile złotówki no jest około 434 435 Więc jakieś, ta, jakieś takie predykcje do 6,5 zł na razie są nieracjonalne, i to jest raczej próba zasypania odbiorcy jakimiś tezami po to, że gdy jedna z dwudziestu też się sprawdzi, musi ją wyciągnąć i pokazać, postawić ją na tym tak zwanym ołtarzu swoim inwestycyjnym, e, zrobić to taką trochę to, takie przechwalenie się tą swoją, u, swoimi umiejętnościami dotyczących, dotyczącymi e, no, jakby sprawdzenia przyszłości, a tego tak jak wiemy nie da się sprawdzić, więc to jest kolejna rzecz. Jeszcze dokładnie taka sama sytuacja była w przypadku złota. Złoto w marcu papierowe, Wzrosło, czy przepraszam, spadło, czyli w postaci ETF-ów, kontraktów terminowych. Cena realna złota spadła. Dlaczego? Dlatego, bo podczas załamań inwestorzy, no tak jak powiedziałem, ze, ze nawet, nawet złota się pozbywają. Natomiast fizyczne złoto z, znacząco rosło. Jakbyśmy zobaczyli maksymalne wyceny w tamtym okresie, akurat w Polsce, bo tutaj też sugerowałem się opiniami osób, które wtedy realizowały zyski ze złota, albo nawet zajmowały pozycje, niestety, dało się sprzedać jedną unc uncję złota za 11 tysięcy złotych. Słyszałem o jakichś przypadkach 12 tysięcy złotych, nie wiem, czy one są prawdziwe. Natomiast tam również, z wypowiedzi Pana Cezarego, ten, ten po tym wzroście już euforycznym, no bo ten wzrost euforyczny był na tym realnym rynku, złota również wydawało się, jakby sugerował, że złoto w tym okresie jest dobrą inwestycją. No jak wiadomo, wiem jak to się skończyło. Potem złoto wzrosło co prawda do 2000 dolarów, natomiast nigdy nie przebiło realnej ceny tej, okre tej rynkowej która była w marcu, więc selon de good news, pamiętajcie i myślę, że to jest jedna z takich rzeczy, które ja tutaj też pokazuję, że te tutaj rzeczy, o których Pan, pan Cezary mówi, one się nie sprawdzają w wielu przypadkach, więc to nie jest tak, że człowiek jest w 100% nieomylny. Kolejna jakby sytuacją już po tym marcu, czyli po tym dołku tak zwanym covidowym, gdy giełda zaczęła odbijać, Pan Cezary w swoich nagraniach, czy to na, na, jakby na kanale Finansowy Preppers, czy na Weto tutaj można sprawdzić, ile te materiały jeszcze wiszą, czy nawet na Twitterze, sugerował, nie tylko zresztą Pan Cezary, tutaj też nie chcę mówić, że to jest jedyna osoba, natomiast sugerował, że to odbicie jest martwe. To jest odbicie martwego kota, czyli czeka nas powtórka ze spadków, tak to było w 29 roku. W 29 roku, jak Państwo przeanalizujecie sobie ten spadek, to załamanie cenowe, ono miało to tak zwane odbicie martwego kotona, było dość mocne i szybkie i żwawe, natomiast dalsze spadki były pogłębiane, one były stosunkowo mocne, więc tutaj tak naprawdę opinia o giełdy, dla giełdy tutaj u osoby, o której, o której mówię, ona była negatywna, tak naprawdę do października, do tej korekty, nawet a to już był niesamowity wzrost, wtedy wiele spółek technologicznych, a było wiadome, że firmy technologiczne, one wykorzystają moment związany z wirusem i z zamknięciem gospodarki tej takiej tradycyjnej, nie w 100%, no bo wiadomo, produkcja żywności, to wszystko nadal działało, natomiast restauracje i niektóre biznesy tradycyjne, ten zysk, ta te odłożona konsumpcja trafiała do dóbr elektronicznych i cyfrowych. I to był idealny moment na inwestowanie w akcje technologiczne. Amazon, Apple, Google, Netflix, nawet Tesla spekulacyjnie, tylko Tesla to akurat tamtych zysków znaczących nie było, bo to jest specyficzna firma. Ale skupmy się tylko na tych największych beneficjentach. Oni naprawdę niesamowicie je zyskali na całym świecie. Natomiast no, informacje, o których mówił Pan Cezary, mogły wiele, wiele osób zastanawiać, i cały czas mówił o tym superkryzysie: o tym, że ta giełda ma ten potencjał spadku, to załamanie i to odstraszało potencjalne osoby, które mogłyby zainwestować na tej giełdzie. Więc to jest kolejna rzecz, która się rzuca w oczy i pokazuje, że no pewne elementy, no jednak mam wrażenie, może nie wiem, czy są niezrozumiałe, czy po prostu wynikają z, z jakiejś niechęci do rynku. No i tak jak wiemy, ta giełda od marca zaczęła odbijać cały czas, ta, ta jakby i te informacje były poruszane, Bitcoin po drodze już zaczął odbijać, podobnie jak ta giełda, bo sytuacja się uspokoiła, po prostu inwestorzy i rynek, cały czas nasłuchując informacji o tym wirusie, no te informacje go przesyciły, inwestorzy już mieli dosyć słuchania o tym wirusie i to jakby uodporniło, wbudowało w inwestorach taką odporność, że nawet nowe mutacje, nie, informacje o nowych mutacjach nie wpływały w żaden sposób na inwestorów. Również Pan tutaj chwalił się wzrostami na tym bitcoinie, że on odbija, natomiast dla mnie była jedna niezrozumiała rzecz, w przypiętym twicie tam na górze, na, na Twitterze, y, jest informacja, że Bitcoin przebije 35 tysięcy dolarów. No i wszystko w porządku. Natomiast po drodze, gdy Bitcoin rósł i spadał, no jakieś były dziwne zagrania spekulacyjne ze strony tutaj y, Pana Cezarego. Jak tam Bitcoin chyba przekroczył 12 tysięcy dolarów, mówił, że na kanale Veto -u, u, u Macieja Wapińskiego, że no prawdopodobnie on zostanie skeszowany do poziomów 8-9, co prawda potem dodał, że wchodzi znowu za 14. Natomiast to już nie jest inwestowanie, to jest spekulacja i broń Boże, nikt nie powinien takiej strategii stosować. Jeżeli jesteśmy w stanie wycenić, ktoś ma jakieś informacje, na podstawie których jest w stanie wycenić bitcoina na jakiś tam konkretny poziom. Ja na przykład takich informacji nie mam, bo nie specjalizuję się w rynku kryptowalut, ale być może tutaj yy, ta specjalizacja u tego pana występowała. No to powinien tego bitcoina trzymać, tak? A nie robić takie roszady kapitałowe bo to tak naprawdę zawsze kończy się źle i tutaj wystarczy przeanalizować statystykę z rynku amerykańskiego, że inwestorzy, którzy mieszają w tym swoim portfelu inwestycyjnym, zarabiają mniej, więc to jest, to jest niepokojąca rzecz, że próba pokazania, że znowu mówię, no tutaj powinno się pojawić takie przetasowanie, taka korekta, czyli znowu buduje otoczenie kryzysowe, mówię o tym otoczeniu kryzysowym, żeby potem znowu dobrać tego bitcoina, więc to tutaj również to według mnie no bardzo poważny błąd ze strony inwestycyjnej. O którym też się nie mówi, chyba nawet pan Cezary o tym nie mówił. Tylko wspomniał, że wchodzi, jeżeli przekroczy 14, to, to wchodzi znowu. Nie wiem, jak to wyglądało. Czy rzeczywiście tak, tak zrobił, czy, czy, to, czy to była taka informacja, tylko puszczona w Natomiast to jest kolejny element, który pokazuje, że są pewne sprzeczności w wypowiedziach e, tutaj e, tego pana. Jeżeli przeanalizujemy sobie sytuację giełdową, to cały czas informacje, o których, o których, o których mówił, no były negatywne. Cały czas można było wywnioskować na podstawie czy to tweetów, były rzucane tweety związane z sytuacją kryzysową, z jakąś katastrofą dla gospodarki. I w październiku, o ile dobrze pamiętam, gdy na S&P pojawiła się korekta, na pewno na kanale finansowy Preppers, no pan Cezary powiedział o tym, że to, że to prawdopodobnie jest spadek, i idziemy z dużym prawdopodobieństwem na dół. Były takie informacje przekazywane podczas tej korekty, która była dobrym momentem na odbicie, na dokup. Przepraszam, akcji no, była zupełnie inna informacja przekazywana, sugerowana. Nadal było to nastawienie, że niedługo wracamy znowu na południe do poziomów z marca, i wtedy będzie może to dobry moment na zakup, natomiast na razie nie jest i czekamy na ten spadek. No i jak widać, po wykresie już jesteśmy, co prawda niektórzy powiedzą, że analizowanie wykresu z w lewą stronę jest nieracjonalne, natomiast no, jeżeli ktoś rzuca takie odważne tezy, to warto go przy okazji e, tutaj skonfrontować i przeanalizować. No widzimy co się stało. Korekta to była zwykła korekta, która należała się rynkowi i korekta, czym jest tak naprawdę korekta? Korekta jest oznaką braku bańki spekulacyjnej i braku rynku euforycznego. Proponuję Państwu Zaobserwowanie, jak wygląda wykres z 2008 roku czy z 2000, tamte wzrosty one są bardzo pionowe. Dlaczego? Dlatego, bo ostatni element hossy, tak zwana Euforia, czyli sytuacja, w której firmy rosną dużo mocniej w stosunku do swoich zysków, nawet czasami zyski spadają, a akcje rosną ponadprzeciętnie, czyli następuje to takie oderwanie od zysku firmy w stosunku do ich wycen giełdowych, no czegoś takiego nie było korekta była naturalna, zyski firm technologicznych rosły, no bo S&P było głównie wyważone tymi spółkami technologicznymi, no bo one zyskały też przed pandemią S&P, dla przypomnienia, jest zawarte w wagach, tam jest, te, ten indeks jest dopasowany na podstawie konkretnych wag w ujęciu procentowym, im większa firma, tym jakby stanowi większą wagę dla, dla, tego, dla tego indeksu, dlatego no tutaj ten, ta korekta, ona była nieracjonalna i to była okazja inwestycyjna. No bo skoro my wiemy z tyłu głowy, że sytuacja covidowa będzie utrzymywała się w jakimś tam najbliższym czasie, bo nie ma leku, nie ma żadnej odpowiedzi, w tamtym okresie przynajmniej, no to my wiemy, że skoro główną część indeksu stanowią firmy technologiczne, no to korekta na nich, skoro one będą w przyszłości zyskiwać, robimy po prostu przewid przewidywanie zysku na podstawie rentowności firmy, rentowności z kapitału własnego. No, my widzimy, że te zyski będą rosły, więc ta korekta jest dla nas tylko okazją inwestycyjną, ale tu narracja była inna ze strony pana Cezarego, że wracamy na południe, gdy ta korekta zaczęła się kończyć i to nastąpiło to odbicie, jak zupełnie, całkowicie zmieniła się narracja, jeżeli chodzi o, o, o jakby, opinię tego pana. Co się zmieniło? Dolar przestał być już taki atrakcyjny. Co prawda, mówi, że w stosunku do złotówki osiągniesz te 6 zł w czasie. Natomiast, już nie, mówi, nie mówił o kryzysie takim, nazwijmy to stricte, deflacyjnym, opierającym się na spadku cen na giełdzie. Tylko mówił o kryzysie inflacyjnym. O, napisał to chyba dokładnie, cytat: Weimar Aktywów. Czyli giełda będzie rosła z powodu wysokiej inflacji, a nawet hiperinflacji. I tutaj też jest stało widoczne, że no całkowita zmiana paradygmatu i podejścia od strategii dla mnie całkowicie nie zrozumiała, no bo skoro wcześniej, zmiana zdania może następować w czasie, ale ta zmiana nie może być tak skrajna, bo tutaj to jest w ogóle dla mnie, no to jest bardzo dziwne, po prostu wcześniej ten jakby pułap informacyjny, on powinien być dostosowany do całej sytuacji giełdowej, a nie na podstawie jakichś, Jakieś budowania otoczenia emocjonalnego. Dlatego się zmieniła sytuacja, no i z tego wynikało, że giełda będzie tylko rosła. I że trzymanie dolara, można trzymać dolara w 10%, ale nie więcej gotówka, jako rzecz do nabierania firm podczas korekt. natomiast trzymamy te firmy cały czas. No i co się stało dalej? No, giełda zaczęła rosnąć, rzeczywiście rosła, bo te zyski były rosnące, tak jak powiedziałem. No i na przykład pan. Tutaj Cezary sugerował firmy typu Byte, -Y to jest firma, która zajmuje się samochodami elektrycznymi z Chin. Co prawda nie wiem, jak wyglądały jego późniejsze predykcje, natomiast mówił o tej firmie, rzeczywiście firma ładnie zaczęła rosnąć, tam nawet wlazł taki element bańki, ale mówił o firmach technologicznych, jak o tych firmach, które są częścią systemu i warto w nie inwestować. Cały czas ten temat był poruszany, no i jak wiemy od niedawna temat ucichł. Pan Cezary mówi o firmach z tradycyjnej ekonomii, o tak zwanych brudnych firmach, które są istotne dla systemu, a wcześniej zupełnie były inne informacje przekazywane. Sam mówił, że należy uważać na firmy tzw. brudne, bo tam będzie negatywny sentyment wynikający z piaru politycznego oraz sytuacji związanej z środowiskiem. I to uwaga, jeszcze mówił o tym przed wybraniem Bidena na prezydenta, który jak wiadomo w stosunku do Trumpa ma dużo bardziej zaostrzone te swoje tutaj regulacje dotyczące no jakby gospodarki w odniesieniu do ochrony środowiska. Więc jakby ta zmiana zdań w czasie następuje, ja tak naprawdę za bardzo nie widzę logicznego skutku, logicznych przyczyn tej zmiany. Potem surowce zaczęły też odbijać tutaj, przyznaję, że pan, pan Cezary zaczął wspominać o tych surowcach, tam też był taki dziwny epizod, że jak Wall Street Bets zaczęło, tam mówiono więcej o tym srebrze. Również była ta zasada, o której mówiłem wcześniej. Sell on the good news, natomiast pan Cezary zachował się inaczej. Powiedział, że dobiera srebro dosłownie na tym szczycie, o którym mówiło Wall Street Bets. Więc tutaj po prostu te działania są trochę dla mnie niezrozumiałe i chaotyczne i one się często powtarzają. Więc proszę na przyszłość pamiętać, że to, że jakaś osoba mówi ciekawie i niektóre rzeczy się sprawdzają, no bo to jest prawda, to też trzeba weryfikować, jak dużo tych opinii jest trafnych w stosunku do podjętych jakichś tam opinii. Czyli stosunek zwycięstw, nazwijmy to, do porażek, to jest istotne. Bo rzeczywiście Bitcoin dał świetnie zarobić. Eee, pytanie też, czy sprzeda się go była w odpowiednim momencie, czy, czy ta cena powyżej 35 dolarów czy już była droga, no jak widać nie była. Nigdy idealnie nie sprzedamy na górce i nie kupimy na dołku, to prawda. Natomiast, no, jeżeli ktoś uważa, że jest w stanie wylecieć wartość bitcoina, ja na przykład mówię jasno, że nie jestem, że tutaj można tylko sentymentem się posługiwać, no to powinien mniej więcej wiedzieć, jak, jak ta cena powinna się kształtować w czasie. To jest kolejna rzecz. Następną rzeczą, bardzo ciekawą, jest fakt, o którym już wspomniałem trochę wcześniej, że hiperinflacja, sytuacja hiperinflacyjna, która się może pojawić nawet na dolarze. A dolarze akurat najniższy stopień, bo tutaj to akurat in, inne osoby o tym mówią, ale ona pozytywnie wpłynie na giełdę. To jest bzdura. Inflacja wysoka niszczy giełdy. Jeżeli państwo nie wierzycie, zachęcam do zobaczenia, jak wy, do sprawdzenia, jak wygląda giełda w odniesieniu do na przykład turecka, w odniesieniu do dolara, albo do un Uncji złota, albo na przykład do jakiegoś indeksu porządnego, porządnego państwa, nie wiem, do ceny nieruchomości w jakimś państwie czyli odnieśmy sobie wartość giełdy w stosunku do aktywów, które przechowują wartość w czasie. Na giełdzie, gdzie inflacja wynosi powyżej 10% CPI, ten Consumer Price Index, jest powyżej 10%, wtedy co się dzieje z, z giełdą? Ona zaczyna rosnąć w ujęciu nominalnym, natomiast w ujęciu realnym spada. Bo zyski firm spadają. Ludzie nie chcą wydawać na tak zwane rzeczy drugiej potrzeby i trzeciej, tylko na pierwszej wydają. A ten kapitał starają się uciec z nim do jakichś aktyw, na przykład do złota, czy do jakichś innych, jakich innych aktyw, które będą w stanie przechować ją w czasie. Natomiast większość firm traci na wysokiej inflacji. Poza tym, kapitał zagraniczny, który tak naprawdę kreuje scenę giełdową, on zaczyna odpływać od takiej giełdy. Więc mówienie, że Weimar aktywów, hiperinflacja w jakimś regionie <laughs> wpłynie pozytywnie na giełdę, jest kompletnym absurdem. Nie ma w historii przykładu żeby giełda w ujęciu realnym, nienominalnym rosła w okresie wysokiej inflacji albo hiperinflacji. I jeżeli chcecie Państwo przeanalizować taki scenariusz hiperinflacyjny, proszę odnieść sobie giełdę wenezuelską, giełdę w Caracas w ujęciu dolarowym na wykresie. Czyli po prostu porównać sobie wartość boliwara wenezuelskiego w czasie, nanieść ją w stosunku do dolara i zobaczyć jak wygląda giełda w odniesieniu do dolara. Jeżeli to Państwo byście zrobili, to by się okazało, że giełda wenezuelska w odniesieniu do dolara, ona spadła jakieś 85-90 parę procent. W ujęciu realnym, czyli odniesieniu do twardej waluty. Kolejna rzecz, na dolarze nie może powstać zjawisko hiperinflacji. Nie wiem, czy tutaj ze strony Pana Cezarego były takie, takie sugerowane rzeczy. Natomiast więcej jest dolarów poza Stanami Zjednoczonymi niż w Stanach. I masowy dodruk powoduje przeniesienie, może nie przeniesienie, po prostu Fed, który drukuje dolary w Stanach. Po pierwsze, one w niedużej części wpływ, wpływają do tych tak zwanych Smithów Kowalskich. Trochę w tym kryzysie dostali więcej tych pieniędzy niż poprzedni kryzys, dlatego widzimy taki wzrost konsumpcji, jakby po otworzeniu gospodarki. Natomiast ten, te dolary, również należy pamiętać, że więcej dolarów jest poza Stanami, więc ta inflacja, ona jest eksportowana ze Stanów do innych państw. To jest niesamowite, przez to, że. Surowce są wyrażane w dolarach i tam następuje ta wymiana. Czy to ropa, czy, czy jakieś inne kra czy, czy inne surowce, czy też inne państwa też korzystają z dolara jako waluty rozliczeniowej w swoim w obrębie. Po prostu Amerykanie mogą drukować praktycznie no, w dużych, bardzo dużych ilościach, dopóki nie zniszczą zaufania do dolara. Dopóki banki innych państw, banki centralne mają walutę rezerwową dolara u siebie i dopóki Stany Zjednoczone kontrolują wszystkie główne szlaki handlowe, te w szczególności morskie i dopóki mają broń atomową i ten dolar będzie silny i żadne państwo nie będzie w stanie podważyć siły dolara. Dlatego dolar będzie istniał, na pewno przez najbliższe lata będzie sobie dobrze radził i na pewno tam nie dojdzie do zjawiska hiperinflacji. Jest to po prostu fizycznie, przynajmniej na razie, niemożliwe ze względu na skalę. Porównywanie Republiki Weimarskiej do sytuacji obecnej to jest zupełnie inny światło, mamy zupełnie inny system finansowy, i większość dolarów tak naprawdę nie spływa do realnej ekonomii, tylko do systemu finansowego, a tam można powiedzieć, że ten, ten jakby wór na te pieniądze on jest praktycznie bez zna. Tam można każde pieniądze przepalić, i kryzys 2008, e, przepraszam, 2007-2009 pokazał, że to nie musi powodować wysokiej inflacji, a surowce odbijają zawsze po sytuacjach kryzysowych, bo w okresie kryzysowym po prostu produkcja surowców spada. I potem ta gospodarka się uruchamia. To uruchomienie teraz jest historycznie wysokie. Surowce rosną. Dokładnie taki sam mieliśmy przykład. Mamy w Japonii: przecież w Japonii, quantitative easing, luzowanie iloś, ilościowe, luźna polityka monetarna, ona jest stosowana od 2000 roku. Czy w Japonii doszło do zjawiska hiperinflacji? Nie. Czy doszło do bardzo wysokiej inflacji? Nie. Więc. To jest kolejna rzecz, kolejny mit. Starałem się w Państwu w prosty sposób obalić. W sytuacji wysokiej inflacji jedyne co można posiadać to waluty albo akcje państwa, gdzie tej wysokiej inflacji nie ma lub na przykład na złoto się sprawdza albo nieruchomości w kraju, gdzie jest bezpieczna sytuacja. Inne aktywa nie sprawdzają się jako zabezpieczenie przed inflacją. To jest po prostu bzdura. To jest pierwsza część materiału, o której mówię o panu Cezarym. Tak naprawdę pomysł na odcinek zrodził się z tego powodu, że ogromna ilość osób prosiła mnie o ten materiał. Ja mniej więcej dostaję dziennie 30-40 wiadomości, z czego 8-10 wiadomości jest na temat pana Cezarego. Więc to są pierwsze rzeczy, o których chciałem powiedzieć. Pewne niezgodności w odniesieniu do rzeczywistości. Natomiast w najbliższym czasie pojawią też się też inne filmy, w których również prześwietlimy inne tezy. To jest tylko taki wstęp, taki smaczny wstęp dotyczący. Jakby no, strategii, o których mówił Pan Cezary i zagrań finansowych, więc y, to jest taka po prostu ciekawa pierwsza y, konfrontacja moich poglądów i rzeczywistości, która nadeszła do poglądów Pana Cezarego. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani rozmową ze mną na Skype'ie, czy, czy na przykład wiadomością na y, zadanie jakiegoś pytania, na, to zapraszam do, do kontaktu na adres mail. I też dla przypomnienia mówię, że niedługo zostanie wydana taka quasi praca naukowa, nie do końca, a, z, którą nazwałem roboczą Strategie Inwestycyjne Mistrzów, gdzie będzie opisane na podstawie około 15 chyba książek i chyba trzech prac naukowych, które badały różne strategie inwestycyjne, i w jaki sposób prosty można strategie inwestycyjne dostosować do, do siebie, jak prosto, wdro, prosto wdrożyć te strategie do, do swojej filozofii inwestycyjnej. Niektóre są bardziej złożone, niektóre mniej, to nie jest takie dla kompletnych laików, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego warto z całą pewnością obserwować kanał i no cóż, życzę udanego dnia i, i pozdrawiam.